Lato z radiem. Strefa gwiazd. Strefa gwiazd, lata z radiem, Marta Januszewska. Dzień dobry, witam pięknie. Raz jeszcze z naszym gościem, rzecz jasna. Ponieważ to strefa gwiazd, to dzisiaj mam wrażenie, że to hasło, by sięgać gwiazd i jeszcze dalej, będzie jak najbardziej aktualne, bo takie horyzonty sobie postawimy z Wojtkiem Brzozowskim. Cześć Wojtku, cześć, witaj. Cześć, witam. Dzień dobry ponownie. Co ci daje poczucie szczęścia? Co mi daje szczęście? Spokój to szczęście. Spokój to szczęście i nie ma na ten temat dwóch zdań. Mi na pewno daje szczęście pływanie na desce, dlatego to robię już 34 lata. Mhm. Zawodowo, zawodniczo 34 lata, bo mam 43. Zacząłem jak miałem 9 z hakiem. I wydaje mi się, że żeby osiągnąć spokój, to trzeba mieć informacje. A żeby mieć informacje, to trzeba dążyć do zdobycia informacji. I ja to robię bardzo ciągle, cały czas. Cały czas, jeśli tylko odczuwam jakiś niepokój, bądź jest mi troszkę gorzej, albo jestem zdenerwowany, bo to jest to samo, to zaczynam szukać. Jest to taki zapalnik u mnie. Zaczynam szukać i staram się odnaleźć informację, która pozwoli mi się uspokoić. A zdarza się, że jestem zdenerwowany, bo myślę, że oglądacze, słuchacze się ze mną zgodzą, że coś z tym światem jest nie tak. Bo harujemy, niewiele z tego mamy, jest stres związany z tym, że jak nie będziemy harować, to zdechniemy z głodu. A to chyba nie o to chodziło. Chyba chodziło o to, że my mamy być szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechnięci, tacy trochę jak ja, tacy ma być fajnie. Okej, okay, czyli nie mamy jest. Wojtek Brzozowski, wzór Sewr tego, jak być szczęśliwym i zadowolonym z siebie. Wiesz co, jak słucham sobie tego, o czym teraz powiedziałeś, to zastanawiam się, czy wiele trzeba przeżyć, żeby dotrzeć do takiego sposobu postrzegania świata. Piękne pytanie. Zazwyczaj trzeba doświadczyć wszystkiego. Ja miałem ogromne szczęście mieć taki fast track, to się mówi po angielsku, czyli tak jakby przyspieszoną, trochę. Tak jakby na skrót, może nie na skrót, ale tak miałem przyspieszoną linię, bo bardzo szybko jako chłopiec zdecydowałem, że nie chcę być artystą, tylko chcę być sportowcem. Sportowcem, to była decyzja, miałem kilka lat i ja uparłem się i świadomie wybrałem na egzaminie do szkoły muzycznej i zaśpiewałem piosenkę Cztery słonie, zielone słonie, każdego kardę ma na... I zafałszowałem, bo nie chciałem iść do szkoły muzycznej. Aha. Chciałem być sportowcem. Potem uprawiałem sport, który był moim marzeniem, czyli windsurfing. Kolorowy, piękny, plaża, kobiety i tak dalej. Zacząłem wygrywać. Stałem się wielokrotnym mistrzem świata. Zdobyłem dużo pieniędzy, zdobyłem dużo szacunku, pozycję społeczną, władzy. Przyjaźniłem się ze wszystkimi politykami, ze wszystkimi prezydentami, premierami. Piliśmy sobie herbatkę, chodziłem na imprezy Rady Biznesu. Co jeszcze można powiedzieć? Oczywiście no, do telewizji i tak dalej. Tak. No właśnie. I też nie mogłem narzekać na popularność u kobiet. Wszystko się udało. I w tym momencie, jak człowiek tak jakby zdobędzie wszystkie szczyty i ma 11 samochodów miałem w garażu w pewnym momencie i nagle okazuje się, że człowiek jest nieszczęśliwy. Właśnie. Że coś jest nie halo, że te wszystkie obietnice o pieniądzach, o władzy, o popularności, o sławie, to są tylko obietnice, że to nie jest nie to. Mają pokrycia. I zacząłem nagle, zupełnie naturalnie, wpadłem na trop drugiego dna jakby. Czyli wpadłem na trop czegoś, co się okazało spełnieniem, spokojem, radością, pewnością siebie. I to jest właśnie zgłębianie, mówi się na to ogólnie duchowość, ale to nie jest duchowość, to jest tak jakby sedno życia. Nie, no to jest nie uciekniemy od słowa duchowość, no nie, ale to, słuchaj, to jest część bycia człowiekiem. Nie, to nie jest część, to jest podstawa bycia człowiekiem. Ja po teraz już na 100 latach, czy 20, czy iluś latach studiowania tego, wiem, że to jesteśmy my, natomiast to, że jesteśmy tu jakby w sferze materialnej, w świecie materialnym, pracujemy. Ty pracujesz w radiu, ja pracuję jako sportowiec. To, że podróżujemy, to, że kupujemy jedzenie w Biedronce czy gdzieś, to, że ogarniamy to, to jest tylko tak jakby echo tej naszej duchowości. My jesteśmy tam, natomiast tu odgrywamy pewną rolę. Chcesz powiedzieć, że to, jakimi jesteśmy ludźmi tak fizycznie, to jest emanacja tego, jakimi jesteśmy w środku, jaka jest ta nasza duchowa podstawa? Dokładnie tak jest. I mało tego, to, co widzimy wokół nas, to jest lustro naszej duszy. Czyli jak ja widzę przemoc, to znaczy, że jestem bydlakiem. Jak ja widzę na przykład
Chciałem powiedzieć niedołężność polityków, ale to jest złe słowo. Jak może ja tyle widzę, tak, jak ja widzę pewnego rodzaju niedociągnięcia, to znaczy, że ja je projektuję. To jest coś takiego, że ten film, który oglądamy, to jest film, który my wyświetlamy. Tak. I dlatego ja od jakiegoś czasu postanowiłem koniec kompromisów, koniec owijania w bawełnę, koniec lania wody, robienia kariery i tak dalej. To jest bzdury, to są same bzdury. Nadszedł czas budowania świata takiego, jak ja chcę. Czyli świata szczęśliwego, radosnego, gdzie wszyscy się uśmiechają, gdzie wszyscy mają lekkie życie, gdzie wszyscy mają zdrowe jedzenie, gdzie powietrze jest pachnące, gdzie kwiaty kwitną, gdzie można popływać na windsurfingu, pojeździć na nartach, bądź podróżować. To jest dyscyplina umysłowa, którą każdy musi narzucić sobie. Każdy musi wziąć życie w własne ręce, odpowiedzialność za to życie i tworzyć je tak, jak chce. Jeśli my się zgadzamy na to, że szef na nas krzyczy, płaci nam zmianę pieniądze, robimy robotę, której nienawidzimy, to my jesteśmy chorzy umysłowo, to my się na to decydujemy. Rozumiem doskonale, co chcesz powiedzieć, bo moje skrótowo podejście do życia jest takie i pewnie bardzo wielu osób mimo wszystko, że świat wokół nas jest takim, jakim my go widzimy. My ten świat daje nam w kość, tak? Nie, że daje nam w kość, to jest jakby inna część, inna filozofia, ale odpowiednie nastawienie, jakby ja odczytuję je między linijkami słuchając ciebie, że ten świat będzie takim, jakim ja go stworzę, czyli jakim jak będę go postrzegał. Tak. Do postrzegania jest potrzebna mój jakiś system wartości, mój świat, w który wierzę, wiadomo, oczy, umysł, otwartość. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ten świat, oprócz tego, że my mamy za niego jakąś odpowiedzialność, tak, i my go troszkę nastrajamy, to ten świat jest jeszcze tak jakby organizowany przez siły wyższe. Mój tata na to mówi cechy niewidoczne. Mistycy sprzed kilku tysięcy lat mówili na to stworzenie, źródło, czy tak mówi się na to różnie. Natomiast są to pewne siły, które zarządzają tym. I oprócz tego, że bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy, czyli myślimy pozytywnie, staramy się, robimy najlepiej, jak potrafimy i się nie katujemy, nie biczujemy, jeśli coś się nie uda, bo tak miało być, to jeszcze szanujemy tą siłę wyższą. To znaczy, nie mówimy na nią Bóg, bo Bóg jest bardzo powiązany z Kościołem. Niektórzy mogą, tak. Ale ta siła wyższa, ona dba o to, żeby było nam jak najlepiej. I jeśli ta siła wyższa, tak jak gadaliśmy na antenie w radiu, posadziła nam samosieję jakąś tam w ogródku, to nie walczmy z tym, bo ta samosieja, to zioło ma nam pomóc. Ona się tam, wrotycz w ogródku pojawił się po to, żebyśmy się pozbyli robaków. I nie wycinajmy go. Nie wycinajmy. Z drugiej strony wszystko po coś jest, tak? Wszystko ma sens. Jak się pojawia czerwone światło, jedziemy do pracy, pojawia się czerwone światło, to nie To nie dlatego, nie że masz pecha tylko się dlatego, wkurzyć, że mamy przyjechać później, dlatego, że antena jest przesunięta, więc nie stresujmy. Na przykład. Wojtku, powiedziałeś, że w pewnym momencie zacząłeś właśnie w taki sposób myśleć. Czy to była jakaś konkretna cezura? Czy to było jakieś wydarzenie, które spowodowało, że ty się wydarzenie było. Wydarzenie zapasów? I to jest taki moment u wielu ludzi. Zazwyczaj to jest, dzieje się to w cudzysłowie w wieku Jezusowym, więc koło 30. Taka jest statystyka. Albo w połowie życia, jak powiedzą. Tak, w połowie życia bądź, ale to jest, mówi się na to właśnie 30-33 wiek Jezusowy i to jest taki przełom, chociaż teraz dzieci, młodzież rodzi się już dużo mądrzejsza, już dużo bardziej świadoma. My się tego musimy uczyć, oni już to wiedzą i to widać. Nawet widać, jak trzyletnia dziewczynka stawia się rodzicom, bo ona nie chce czegoś robić. Mam półtoraroczną córeczkę. Ona wie, co robi dużo lepiej niż ty. Tak, ty to prawda. Ty chcesz wpoić w nią programy, które są dla niej szkodliwe. Ona się przed nimi broni. I nie możesz jej terroryzować, dlatego czysta dusza, ona jest mądrzejsza od ciebie. I tyle. Postaram się to zapamiętać. Tak, natomiast ja byłem u szczytu kariery i czułem taki marazm, taką można powiedzieć nawet zniechęcenie do życia, dlatego że było wszystkiego za dużo. Przesyt dobrobytu. Było za dużo, tak. Przesyt dobrobytu i my jesteśmy tutaj po to, żeby odegrać, żeby nauczyć się czegoś, żeby jakąś doświadczyć jakiejś lekcji. I ten brak potencjału powodował, że, może potencjał był, tylko brak jakby kierunku powodował, że ja zostałem wykorzystany przez siłę wyższą do tego, żeby mnie pokierować w jakąś stronę. I wtedy
doznałem kontuzji fizycznej, która mnie wykluczyła ze sportu na 1,5 roku. I ja w tej, złamałem nogę dość poważnie, i ja w tej kontuzji czułem się najlepiej jak do tej pory. Było super, było po prostu super. Ale już wtedy miałeś taką świadomość, czy dopiero? Nie, ta świadomość, ja wcześniej bardzo dużo studiowałem psychologii, bardzo się interesowałem tym, pracowałem z Instytutem Sportu, ze wszystkimi psychologami w Polsce, w Warszawie. I może też dlatego odnosiłem sukcesy w sporcie, bo bardzo byłem psychicznie przygotowany do sportu. Natomiast po tej kontuzji ja miałem stan ekstatyczny, czułem się świetnie, mimo że nie mogłem chodzić, ja się czołgałem 40 minut do toalety, ale czułem, że wreszcie coś się dzieje w moim życiu. I wtedy zacząłem interesować się, zupełnie przypadkowo wpadłem na książkę, zazwyczaj to jest książka, bądź YouTube, bądź... Tak. Albo rozmowa z jakimś człowiekiem, którego wcześniej byś nie poznał, gdyby nie owa kontuzja. I byłem na Florydzie w księgarni, która wygląda u nas jak, no powiedzmy, że u nas Auchan, to jest księgarnia w Stanach, tam są takie wielkie księgarnie, ogromne. Raj dla moli książkowych. Tak, ja zawsze chodziłem na dwie alejki, albo biznes, jeszcze wtedy się tym interesowałem, teraz już mam to kompletnie gdzieś, albo rozwój osobisty. I tam była taka półeczka, jeszcze wtedy nie za duża, rozwój duchowy. I jedna książka mi tak świeciła w twarz, ja tak się zastanawiam, co ona tak świeci. Jasna okładka, ale świeci mi, normalnie świeci. Kupiłem ją. Zacząłem ją czytać w hotelu, przeczytałem ją w 2 dni czy 3 dni. Co to było? To jest Gary Renard, nie musi z każdym rezonować, ale polecam. Gary Renard, Zniknięcie Wszechświata. Aha. I ta książka dosłownie mówi o tym, jak zniknąć ten wszechświat. Kosmos. To jest tak, ale przy tym świetnie się czyta. Mhm. Jest bardzo ciekawa, opowiada historię, która jest nam nieznana, historię świata, która jest nam nieznana, bo ta historia, którą my się uczymy w szkole, niestety jest historią wymyśloną na potrzeby pewnych grup. A tamta książka opowiada zupełnie z innej strony historię, ale co najważniejsze, ona opowiada o duchowości w bardzo zjadliwy sposób, takiej, że po prostu ja czytając na łóżku w hotelu tą książkę, czułem się lepiej, niż w czasie najsilniejszego orgazmu. Ja miałem taką ekstazę, że normalnie miałem dreszcze. Musi być coś niewiarygodnego w tym, bo nawet jak teraz opowiadasz, jak się domyślam, już kilka ładnych lat po przeczytaniu. Nadal masz wypieki na twarzy. Rok, tak. No właśnie, ale skoro mówisz o książkach, to tylko mały wtręt. Jeśli zerkną Państwo na Instagram Wojtka Brzozowskiego, to tam od czasu do czasu pojawiają się ciekawe lektury. I o tej pamiętam, że też był stosowny. Tak, bo to jest książka zwrotna w moim życiu, dlatego powiedziałem. Ona mi nakierowana inną książkę, którą czytam trzeci raz, nazywa się Kurs Cudów. I moim zdaniem, jeśli ktoś szuka dokumentu, który jest czysty w swoim przekazie, to znaczy jest mało w nim błędów merytorycznych, to jest ta książka. Ja w Kursie Cudów czytam go już trzeci raz od ponad 10 lat, a ma ponad 1000 stron. Ja w Kursie Cudów nie znalazłem jednego błędu. Jednego nawet błędu. A jestem bardzo dociekliwy i się czepiam do wszystkiego. Czyli, jak się domyślam, jesteś bardzo krytyczny, by nie powiedzieć krytykański. Jestem krytyczny, ale jestem też bardzo skrupulatny. Jak uprawiam sport, to wszystko musi być perfekt. Tak. Jak mam bałagan z domu, to mnie rozwala po prostu. Ja nie mogę, nie mogę. I dlatego, jak czytam książkę i widzę blef za blefem, widzę ściemy za ściemą, no to po prostu mi się słabo robi. No. Powiedz mi, czy takie zmiana perspektywy, było nie było, podejścia do świata, ono powoduje, że nagle... Że chce się żyć. To jest jedna rzecz, ale twoje dotychczasowe życie w takim razie, czy ono musi być totalnie przemeblowane? Nie, właśnie nie. No właśnie. Ludzie myślą, że oświecenie bądź rozwój duchowy, to znaczy rzucam pracę, walę się na plecy właśnie. I koniec. I że wszystko, co było dotąd, jest przekreślone. No i najlepsze jest to, że ludzie myślą, że jak on już teraz jest na drodze do oświecenia, to żarcie mu spadnie z nieba, to śnieg nie będzie zimą padał i tak. Bzdura. I że wszystkie problemy będą rozwiązane, bzdura. A wcale tak nie jest, prawda? Bzdura. Oświecenie czy rozwój duchowy to jest praca w tym, co robiliśmy do tej pory, ale ze świadomością. Nową świadomością, czyli chodzimy do pracy, do radia, chodzimy do fabryki, ale już nie chodzimy do fabryki jako niewolnik, tylko jako król życia. Zmienia się podejście i nagle okazuje się, że życie jest fantastyczne,
przyjemne, radosne. Mało tego, mamy nad nim kontrolę, my jesteśmy władcami tego życia. I jeszcze, co jest ciekawe, wszystkie przekazy historyczne, prahistoryczne i teraz nowe właśnie oświeceniowe duchowe mówią o tym, że śmierci nie ma. Właśnie, to jest ten wątek, do którego chciałam dobić. To jest jeden epizodzik, potem wychodzimy z tego życia, wracamy do nieba, w cudzysłowie, możemy tak to mówić, i decydujemy się na kolejny epizodzik. Na kolejny epizodzik, kolejny. I to jest gra. I życie zaczyna być paradoksalnie grą z wieloma życiami. I teraz my krzyczymy na nasze dzieci, bo w tych grach to jest tak, że umrzesz i możesz sobie żyć jeszcze raz i nie czujesz niebezpieczeństwa. Wbrew pozorom to tak jest. Aha. To tak jest, że jak umrzesz, to się potem odrodzisz, jeśli chcesz. I paradoksalnie czytałem jakiś taki ciekawy dokument, jakąś książkę, która opowiadała o tym, że kara śmierci jest, kara śmierci na przykład w Stanach Zjednoczonych, jest najlepszym prezentem dla tego złoczyńcy, dlatego że on natychmiast wychodzi z Matrixa. I on wraca do nieba, bo nie da się nie wrócić do nieba. Piekło jest wytworem Kościoła katolickiego i nie tylko katolickiego po to, żeby nas przytrzymać. Natomiast my jesteśmy istotami boskimi i jest tylko niebo. Nie ma nic innego. Więc, ładne to podejście. Tak, więc jeśli chcemy uprzykrzyć życie komuś złemu, to go zamknijmy do więzienia albo ześlijmy na roboty przymusowe, czyli ale nie kara śmierci. Mu te tak, hatorgę. Podobno jest tak, że ci źli ludzie, którzy chcą jakby dokonywać szybkiego rozwoju, oni wykonują ten cykl karmiczny, czyli śmierć, życie częściej, bo wtedy podsumowanie jest częściej. Czy chcesz powiedzieć, że takie osoby dążą świadome do tego, dążą do tej tak, śmierci fizycznej tak, jakoś oni, szybciej? Oni wykonują swoją pracę tak długo, jak potrafią najlepiej, natomiast jak przestaje im się udawać, to nie ciągną tego. Oni kończą życie, żeby podsumować, bo po każdym życiu jest podsumowanie. Oczywiście tam w niebie to się wszystko jakoś tam sumuje i tak dalej. I można się odrodzić i kontynuować swoją pracę. Dlatego, że my wybieramy sobie, to jest tak, że ty sobie wybrałeś to ciało, wybrałeś sobie tych rodziców, ja sobie wybrałem to ciało, wybrałem sobie moich rodziców, wybrałem sobie moje środowisko, moje okoliczności. To nie jest tak, że my jesteśmy ofiarami losu. My jesteśmy kreatorami losu. My pojawiliśmy się tu po to, żeby robić to. Więc jak jestem surferem, to jestem surferem. Jak ty jesteś dziennikarką, to jesteś dziennikarką. I tak ma być. I tak ma. O, wiesz co, to jest też rzecz, bo widzisz, moje podejście, jeśli chodzi o duchowość, jest nieco inne, aczkolwiek znajduję bardzo wiele punktów wspólnych, bo tak naprawdę na końcu chyba wszyscy jesteśmy tacy sami. To, że miejsce, w którym jestem, jest najlepszym miejscem, w którym w tym momencie mogę być. Jest. To tak chyba to jest, prawda? Tak, niezależnie od naszego... Bardzo. Ostatnio słuchałem na YouTubie, jak jesteśmy na YouTubie, bardzo ciekawych wywiadów pewnego starszego pana, ma 70, chyba teraz 5 albo 6 lat. Jest Żydem. Oczywiście jest nagonka na Żydów, on jest niby Żydem, ale nie jest Żydem, jest Polakiem. Świetnie mówi wieloma językami, ale co najważniejsze, jest mega oświeconym człowiekiem, super ciekawym facetem i mówi bardzo klarownie, bardzo czysto i polecam, rzućcie sobie go, on się nazywa Roman Nacht. Nacht przez CH, czyli tak jak noc po niemiecku. Bardzo ciekawy facet, bardzo mądrze mówi i bardzo jakby pomaga. Ostatnio słuchałem z moim tatą, słuchałem jego właśnie wykładu i mój tata był zachwycony. I muszę powiedzieć, że my jesteśmy w radiu, co i prawda w wersji telewizji, które publiczne radio jest raczej takim radiem dla ludzi dojrzałych. I muszę powiedzieć, że na przykładzie mojego taty i wielu dojrzałych ludzi, coraz więcej właśnie tego pokolenia sięga po oświecenie, dlatego że widzą, że inne systemy nie sprawdziły się. Ale wiesz, to wynika też z tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Im dłużej żyjesz, tym większy bagaż tych doświadczeń, który powoduje, że no, chcesz to jakoś ogarnąć. Tak. I chyba to z tego wynika. I chcesz mieć gwarancję tego, że to nie jest figa z makiem i idziesz w ziemię i koniec. No właśnie. Ta duchowość, o której mówiłam i różnice między nami, ja, no tak, z przestrzeni katolickiej powiem takie zdanie. Życie wszyscy nasze zmienia stąd, się. Wszyscy stąd się wywodzimy. Tak, tak, zmienia się, ale się nie kończy. Tak. To, o czym mówisz, myślę, jest doskonałym. Ja myślę, że też dlatego jest dość silny kryzys Kościoła katolickiego, dlatego że ich teologia po prostu jest niespójna i przestaje się sprawdzać i ludzie potrzebują, zwłaszcza starsi ludzie, potrzebują jakiejś gwarancji tego, że to nie pójdzie na śmietnik, a niestety Kościół tej gwarancji nie daje. Być może potrzebujemy rozmawiać o tym innym językiem, takim tak, bardziej słuchajcie, jeszcze otwartym. Na puentę, może nie na puentę.
tego wątku puentę. To to, że my musimy zacząć się wzajemnie szanować, wzajemnie kochać. Musimy praktycznie szanować wszystko i być w stanie nie tyle uwielbienia, co wdzięczności. O. I to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli ktoś nas namawia do wrogości, do agresji, do gniewu, jeśli oglądamy film, który jest denerwujący bądź straszny, to robimy sobie krzywdę. Czyli najlepiej go wyłączyć. Trzeba go wyłączyć. Po prostu. Wojtek Brzozowski. Właśnie tak myślałam, że to nie będzie rozmowa, której będziemy lać wodę. Zwłaszcza, że jest surferem i z wodą ma dużo wspólnego. Prawda, ale tak, o tym, że Wojtek jest surferem, wiedzą wszyscy, wie cały świat, bo mistrz świata przecież. Wojtku, wiesz co, bardzo ci dziękuję za otwartość umysłu w tej rozmowie, bo to są takie rozmowy, które bardzo długo gdzieś jeszcze zostają. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne wskazują na to, że niedługo będzie duży kryzys, czyli kolejne przesilenie. Nie martwmy się tym, dlatego że ten kryzys przyniesie dużą zmianę polityczną, w której będziemy mieli z głowy ten teatr, który jest który jest teraz. I przygotujmy się do tego w ten sposób. Zabezpieczmy sobie źródło wody, źródło ciepła, znajomych ze wsi, którzy będą mieli pomidory i ziemniaki. Albo swój ogródek. Tak, swój ogródek. I koniec. Pomyślmy o tych, a i oczywiście dbajmy o naszych sąsiadów i o naszą rodzinę. Bądźmy w stosunku do siebie przyjaciółmi. I wtedy wyjdziemy z tej zmiany, która nadchodzi, która jest cykliczna i nadchodzi. Wyjdziemy szczęśliwsi, lepsi. Wkroczymy w nowy świat. I nie da się tego uniknąć, więc jak mówią mądrzy ludzie, jedyną pewną rzeczą w życiu są zmiany i tak. Na to zawsze warto być przygotowanym. Wojtku, oprócz boskości, bo boskość jest stała. Tak. Dziękując Ci za tę rozmowę, to jeszcze mam jedną prośbę do Ciebie na koniec. O pamiątkę po tej rozmowie, czyli Twój autograf na naszej sztaludze. Zapraszam. Dziękuję, proszę. Tak, my przejdziemy sobie w ten sposób. Tak. To może ja ten się podpiszę i jeszcze narysuję deseczkę. Deseczka, może tak? Tak, tak. Proszę, ta zieleń to niemal jak woda. To chyba będzie pierwszy autograf z grafiką. Tu, tak. Tak, tak. Tak, to ja to robię taką szybką deseczkę. Ale widać, o co chodzi. Widać, o co chodzi i tu są fale. Aha. No, więc jest deseczka. A, i jeszcze brakuje jednej rzeczy. Mianowicie słonka. Owego słońca. Tak. No właśnie, słoneczne lato z radiem. Tak, dopiero przy sztaludze widać, jak wysoki to człowiek. Wojtek Brzozowski, kolejny z naszych gości w Strefie Gwiazd. Wojtku, raz jeszcze dzięki. Dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam wszystkich. I życzę Wam, żebyście żyli szczęśliwi, radośni i spokojni. Tego będziemy się trzymać. Wojtek Brzozowski, dziękuję za rozmowę, za spotkanie i zapraszam na kolejne. Strefa Gwiazd, lato z radiem.pl. Lato z radiem. Strefa Gwiazd.